Podczas eksperymentów na ludziach w tajemniczym laboratorium coś poszło nie tak. Człowiek, na którym prowadzone były eksperymenty, wydostał się na zewnątrz. Każdy, kto napotka przeklęte monstrum na swojej drodze i zostanie przez niego ugryziony, staje się taki jak on. Świat powoli kieruje się ku upadkowi. Jedynie specjalnie przygotowane antidotum może zbawić ludzkość, lecz znajduje się ono w opuszczonym laboratorium. Czy stroje ocalałych zdoła wykraść antidotum, które strzeże zarażona istota? Oglądajcie do samego końca, a z pewnością się dowiecie. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV, siemaneczko Szaku. Siema, siema. Michael YouTube. Siemano, witam. I Nikola, siemaneczko. Siema. Zasady tej konkurencji przedstawiłem Wam na początku w intro, więc teraz nie będę się powtarzał. To co, ja zabieram się za schowanie naszych 5 Jack-Jagów, a nasi survivaliści będą musieli je zanieść i przenieść przez tamtą bramę, która znajduje się po drugiej stronie wyrwy. Najgroźniejsza postać, czyli Omen z płetwą na plecach, będzie im w tym przeszkadzał. To co, moi drodzy, ja szybciutko tutaj rozwalę ścianę, zabuduję sobie na nowo. Ale gryzoń. Ale gryzoń, tak jest. Wszyscy mają po 10 hapsów? Ja mam jeden. Nikola ma 100. Aha, Nikola ma 100, dobra. Zaraz Nikolę szybciutko naprawimy. Ja już do was schodzę. Słuchajcie. Okay. Czekaj, Nikola. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej. Okay. W dziurze macie ukryty 6 granatów dymnych. Tylko uważajcie, bo macie 10 HP i możecie się nimi zranić. Ja idę, schowam 4 Jack-Jagi. Jeden Jack-Jag już został schowany, więc pozostały tylko 4 do ukrycia. Dobra, tutaj. Upuść, jeden schowany. Zapytam się dla pewności. Mhm, zapytaj. Nie mogę nic budować. Nie możesz nic budować, dokładnie. No. I pamiętajcie, że możecie nosić tylko po jednym Jack-Jagu, nie po dwa. A nas jest trójka, to musimy kilka razy, tak? Tak, właśnie o to chodzi. Nawet nie wiem, czy nie zwiększyć troszeczkę trudność i że jak jedna osoba znajdzie, no to pierw musi zanieść, a wy dopiero możecie kolejnego zanieść. Chyba tak, zrobimy. Aż taki słaby, że se ułatwia, nie? No ja jestem sam, was jest trzech, a wyrwa jest szeroka. Te beczki to może możecie, czy musimy je zanieść? Zanieść musicie je, to jest antidotum, które... To jest antidotum, które uchroni was przed epidemią. Na razie zrobimy pierwszą rundę, że każdy może nosić tylko po jednej, nie po dwie, po jedną. I jeżeli ja cię dorwę, zabiję, no to mordeczko, jesteś ze mną w drużynie. Znaczy wiem, wystarczy, że jedną złapię i już... Nikolę dorwie. Aha, dzięki. Okej, okay, możecie moi drodzy startować. Pierwsza runda, start! No, pamiętajcie, że Farel biegniemy. Jest... Szybko! Farel cały czas jest w środku. Farel groźny gryzie. Ta, Farel groźny. Dobra, coś to skitrać, kurcz. Słyszycie te tupanie? Wielkiego gada? Dobra, mamy jakiś plan? Dobra, a ja mam gazówkę. Uwaga, Uwe, słuchajcie. Zabierasz. Ale ja ją chociaż będę umiał użyć, więc... Mamy jakiś plan? Tak, szukamy. Może najlepiej się rozdzielić, dawać sobie informacje. A. Jak go zauważycie. Ale szpady możemy używać? Nie, nie, o nie! Wiedziałam! No, kafarę można. Uwaga, goni ją. Tak, pomagamy. Pomagamy jej, dawaj. Czekaj, śmierdzącą znalazłem. Lecę. Śmierdzącą wodę, powiedzą. Lecę. Farelobity. Bo Nikola jest chodź. Ej, Farel jest odbity. Ale tak tylko trochę. Za mną jest, uważaj, Michael. Kurczę, ostatni mi został impuls. Cyk! Śmierdzący. Wow! Śmierdziłkiem dostałem. Ile ma HP? Ciekawe. Nie wiem, zadało mu dużo. Dawaj, chodź, Szaku. Nara! Pal gumę. Dobra, to szybko do tego. O nie, najgorzej. O kurde. Najgorzej, mogłem to inaczej rozegrać, mogłem się impulsem podbić. Nikola, ale ty tego nie pij. Nie możesz tego pić. Nikola, masz to zanieść do bramy metalowej. Do bramy metalowej musisz to zanieść. Ej, atakujemy go w trójkę, może uda się go zabić. Jeśli Nikola ma, to ja też mogę beczkę, tak? Podnieść jedną. Tak. I musicie zanieść za metalową bramę. Dobra, szybko Nikola, tam jest metalowa brama. Ej, macie czas, bo Farel mnie goni. O kurde! Nie! Ej, Nikola teraz szukasz, jak to działa? Nikola teraz gania za mną.
Co teraz? Kurde, leci za mną, ona na szpadzie. Chodź, Mikołajko. Nie. Dobiegnę. Chciałem go zabić z tyłu. No ale... Goli, dobiegnę tam. Możesz dobiec, ale... Dobra, ja się teraz muszę oddalić, jak dobiegłeś do bramy. Chodźcie, oddalamy się, a Michael szuka dalej. Szukamy. On się czai na mnie. Ile Michael tam doniosłeś? Jedną tylko, nie? No. Gonią mnie! You never catch me! Nie, mam beczkę, odsuńcie się ode mnie. Dawajcie pod bramę, bo on jest przy bramie! Nikola, łap go, bo nie krzyżowy! Jest! Dobra. To ciężko, strasznie. Okej, moi drodzy, czas na rundę drugą. Farel uleczony, jeszcze bardziej wkurzony niż prędzej. Zaczynajcie! Dobra. Survivaliści, go! Survivaliści, go! Dobra, go. Musimy szybko schować beczki i... Ja wam troszeczkę teraz utrudnię tutaj zadanie. Później na osobach zostanie, to ten, odstawia ostatnią beczkę i musimy to ugrać teraz. Nie no, to wygramy, bo już nie będę się tylko na Farela, bo ja poleciałem, aby go zabić. Dobra, dawajcie. No, teraz po prostu unikamy go. Pewnie gdzieś tu ze środka wyskoczy. No gdzieś tutaj się czai za ścianą. Dobra, widzę go. Pierwszą beczkę. Jest na jumpadzie, uwaga. Dobra, Nikola, bierzmy już szybko do bramy, biegnie. Ej, on pułapkę wieży postawił chyba, wiecie? Uważajcie, tu pułapki są porozstawiane też. To ognisko jest. Dobra, kto się boi? Ja pierdzie, go się czai tu. Ja idę już za bramę. Jakby gdzieś to słyszę, nie wiem jak ten, jak gdzieś chodzi, ale... Tak nie wiem gdzie jest. O, mam beczkę drugą, O nie, Farel się czai, tutaj za budynku. Ja pierdzielę. Pierdzielamy. Co, za bramą ją położyć? Tak, za bramą. Doszłaś do jednej beczki? Ja pierdzielę. O kurczę, ukradli mi jedną beczkę, dobra. Szaku, go. Uciekaj! No, Nikola. Ja pierdzielę. No nie możecie biec do bramy, uczycie uciekać. Dobra, dam wam szansę, ucieknijcie do... Dobra, uciekłem, trzy beczki mamy już. Dobra, ostatnia beczka, ona gdzieś musi być schowana, nie? Musimy ją znaleźć. Szukajcie, pewnie gdzieś w budynku, pewnie na jakimś trapa coś zrobi, albo nie wiadomo, gdzieś może albo być. W brzuszku. W brzuszku? No, zjadł go. Zjadłem go? No możliwe. Ja poszedłem pokazać. O, tu jest, mam! O właśnie, no zauważyłem. O kurde! Biegnij tu szybko. Biegniemy. A ty możesz używać to ej, ty nie możesz chyba tego... Ej, my możemy lunchpadów używać? Możesz używać, jak stoją, to możesz, nie ma problemu. Jakby nie można było, to byłoby utrudnienie trochę, nie? Bo tak to prostsze jest. Tak to może za prosto nawet. Bo my już niesiemy czwarty, jesteśmy już przy bramach, nie? Farel się tu czai w krzaku, uważaj! Wyskakuje! Nie! Czekaj, szybko drzwi tu... Drzwi się otwieram, szybko spierdzielaj! Czekaj. Drzewo. Nie, on się tu czai! Chodź tu! Zoi! Ej, zbagowałeś! Co jest? Goni mnie! Szybko, kurde. Farel jak się skitrał w krzaku. Trzeba go zbejtować tu. Ja to pis zacząłem, co jest? Goni mnie. Jeszcze ja teraz dolatuję, tu w ogóle mam. Nikola jeszcze, ja pierdzielę. Staw się mnie, spokojnie. Stój! Ej, bo doleci! Jest! Chodź, dostaniesz. Zostaw mnie. Małe kotki, chodź. Ja pierdzielę, uciekaj. Wylądowałem na najlepiej jakby tu jeszcze były jakieś odbijacze, żeby go mógł zgubić jakoś, nie wiem. Dobra, muszę cię zgubić jakoś, bo ty byłeś za mną. Kurde! Już tu od góry wyskakuje! Szuka. Co tu się Michaela, dzieje? Gdzie on jest? Tu koło mnie, po prawej. Dobra, rura. Kurde, gdzieś tu musi być. Ja wiem, gdzie jest Jack. No nie! Co się goni? Dawaj go! Ja! Ale wleciał! Co za ręki! Dobra, mordeczki, dawajcie teraz tego. Jeszcze jedna runda zdążymy zrobić.
Farel szybciutko leci schować wam Jagi i zaczynamy. Tym razem możecie wziąć, macie gdzieś jakieś bronie u góry? Możemy no, zrobić są, no. To wyjście no, po jednym strzale tylko. Czas na rundę czwartą. W poprzedniej rundzie prawie im się udało. Przynieśli aż 4 antidotum. Zobaczymy, czy teraz również wykażą się taką zwinnością. Lecimy. Dawajcie. Go. Farel czeka na was z otwartymi rękoma. Czyli one shot, one kill. Tym razem jest troszeczkę trudniej, ja ponieważ nasi survivaliści mogą użyć pistoletu. Jeden strzał do. Jeden strzał. O, ty, nie za dużo tych pułapek porozstawiałeś, mistrzu? No dawaj, macie no, teraz pistolet. Jest tu, biegnie za mną. Jest tutaj, goni mnie. Dobra, to niech biega za na tobą. Na skróty chcę mnie złapać, sobie na skróty zwinąć. Beczki zbieramy, tylko tam ten trzymaj. Leci nad spadem, uwaga. Leci jakoś nad spadem. Chyba do mnie. Patrzcie, czy nie ma trapu, bo tutaj, o, teraz trapów nastawiamy. Mam beczkę, jest trap tutaj. Ten jest koło mnie chyba. Beczkę. No niekoniecznie. Oj, Nikolaka. Pierwsza beczka jest w celu. Ja lecę z drugą. No, już jedna, tak? Już jest tam. Lecę. A musi być 5, tak? Tak, musi być 5 zaniesionych. Dobra. Kurczę, nie dajcie się, bo zaraz będzie, wyjdzie dwa. Jedna osoba, jak zginie, to będzie od razu o wiele, wiele łatwiej dla mnie. Dobra, trzeba szukać, on tu gdzieś po kitra. On biega koło mnie. Uważaj, szpaku. Szpaku Simba, uważaj. No bo ty masz taki nick, no. A ja czytam, wiesz. O kurde, goli mnie. No nie. Jeden strzał zmarnowany. Jeden strzał zmarnowany i co, kozaku? Dobra, ale ja tak na spontanie. Ej. Nie. Też nie trafiłem. Ja to zrobiłem tylko tak na spontanie. Ale nie wolno drugi raz strzelać. Ja wiem, widzę beczkę. Nikola, brawo. Dawajcie, teraz trzeba złapać Zoe! Szakowi zostały 2 beczki. Zobaczymy, czy uda nam się go powstrzymać przed kradzieżą antidotum z naszego opuszczonego laboratorium. Tutaj jeszcze jest jeden granat. Ej, cię postrałem z tym pułapkami. Ja dostałem. Chodźcie, mamy go. Poleciał w stronę bramy, widzę go. Dobra. No, też go widzę. No. Dum, 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 dum. Jeszcze jedna. Gdzie on jest? Tu jest pułapka. Jak mu się udało ją zabrać stąd? Właśnie pułapka poszła. Nie czuł, jak mnie trafił. Okej. Widzisz 10? Michael? Czekaj, go szukam. Ja też go szukam. Szybki jest skubany. Już tu musi być. Wiecie, ja to strategicznie. On się czai z jakimś drzewem na pewno. Gdzie jest, kurczę, gdzie on się schował, ty? No tu się skitrał pewnie. Jak widzę, jak latać, to normalnie mnie. Mam cię, żabciu. Masz mnie? Jak ty żeś tam w las, mi powiedz. Launchpadem na dachu. O nie! Nie! Brawo, Nikola! Brawo! Brawo. Nie idzie, to ostatnia była. Za bardzo schowany, że pułapek. Trudno. Czas na ostatnią rundę, rundę piątą. Czas już niestety nam się kończy na trybie plac zabaw. Teraz szuka Szaku i ma troszeczkę bardziej utrudnioną sytuację, ponieważ moje pułapki zostały, a drużyny nie zmieniłem. My również mamy bronię i możemy oddać tylko jeden strzał. Zaczynamy! Może nam się uda, zanim burza się zmniejszy. Jedziemy. Tylko jasne. Bądźcie ostrożni. Dobra, nie zwiny nas. Szaku, no. To tam wiecie. Powiem wam. No. Ja dostaję raz dobra, hita się. I się poddaję, bo mam 12 HP jakoś, tak żeśmy to nieudolnie zrobili. Miało być 10, ale dobra, trudno. Nikola, uważaj. Dobra, gdzieś tu po kidro pewnie. No. Jakieś krzeczora, a ty tak będzie widać, beczkę widać. Jakieś liście na drzewie się poruszyły. Antidotum. O nie. Wow, widział mnie. Gadaj, że na drzewie to skitrał, nie? Widział mnie, uciekam.
To było dobre. Mi też, o nie! Spadaj stąd! Spadaj mi stąd! Te pułapki mi utrudniają strasznie, nie? Nie mogę ten... Michael, nic nie mów. Nic druga nie mów. Beczka, chodź, Farel, druga beczka tu jest, szybko. Na dole tu jest. Idę. W tunelu schował. Dobra. Albo Nikola. On tu biega. Dostał. No nie, nie trafiłem. Zabił cię? Boże, drzewo. Goni mnie. Goni, bierzcie beczki za ten czas. Czekam. Ja go na haczyk łapię. Dobra. Dobra, szukam beczki, gdzieś przed chwilą widziałem, teraz nie widzę. No, była w tunelu, tam tak masz tunel. Idę. Dobra, jest. Faktycznie. Drugą beczkę widzę, tutaj jest, w kontenerze. Tutaj podnieść nie mogę. Teraz Nikola jeszcze gania? Jedną już. W kontenerze tutaj. On mnie goni, psycho. Kurde, nie trafiłem! Nikola, otwieraj to szybko! Ja padłam. Jasne, biegnie za mną. No teraz biegnę, bo wiesz, że po beczkę biegniesz. Odchodziłem, ale widzę. Tu Farel, tu są dwie beczki, jedna. Ja mam jedną, już jestem prawie przy bramie! Chodź tu Farel, szybko, bo tu jest jeszcze jedna beczka w kontenerze, ja mam też jedną kolejną. Yeah. No za mną biegnie cały czas. Dobra. Uciekaj! Goni mnie! Uciekaj! Chodź tu! No nie, goni mnie, ja mam beczkę, jedna w kontenerze. Dobra, to biegaj na razie jeszcze raz na budynek. Ale Nikola, bo nam będą zadawały damage budynki. Uciekłem nad szpadem. Dobra, jestem dobra Michael. Dobra, mam beczka, kolejna beczka położona, trzecia. Czwarta jest w kontenerze. Ja uciekam jak najdalej. Idę pod kontener. Fail! To idę po czwartą mogło beczkę. Mnie wiele kosztować. Nie widzę. On tu się zaczaił! No nie, on się nie odpowiada, że specjalnie wyciekał mnie i uciekał, co za psychol jeden. Wiedziałem, że on się zaczaił, nie? Dobra. Ej, nie! Burza nie, coraz bliżej! Chodź tu! Biorę mnie, Farel, pomóż! Ale zresztą, widziałeś jeszcze beczkę, Michael? No jedna beczka z kontenerzu ostatnio, gonią mnie. Dobra, lecę! No nie, dorwał mnie, stref. Zakażenie już leci, Czy Farel zdąży? Zakażenie leci. Czy Farel zdąży? Dawać go, no coraz nie! Coraz bliżej! Szybko! Po ile ona bije? Po dwa! Oby zginął! Po dwa! Yes! Zakażenie ci bije. Udało się? No. Tak jest! Nie, jak to udało się? Cztery są! Cztery? Jedna! Jeszcze jedna? Kurczę! No. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał mój, Michaela oraz Szaku. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, yo!